Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Dąbrowski, jestem prezesem Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha, która gości Państwa w ramach sesji nowego forum dyskusyjnego, który ma ogólny tytuł Odkrycia naukowe bliżej społeczeństwa. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki i jest przeprowadzony w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2. Ma ten projekt na celu przedstawienie prac i najnowszych odkryć naukowych w różnych dyscyplinach nauki, w których zaangażowani są polscy naukowcy. Sesja pierwsza tego programu ma tytuł Komputery kwantowe, jak działają i w czym są lepsze od klasycznych. I tu rozważamy tematykę informatyki kwantowej, kwantowej kryptografii i tematów związanych. Naszym wykładowcą wiodącym sesji jest pan profesor doktor habilitowany Karol Życzkowski, dyrektor Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Sopocie oraz kierownik Jagiellońskiego Zespołu Kwantowego Splątania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pan profesor wygłosił wykład główny w dniu 14 grudnia, czyli ponad tydzień temu. Tydzień temu dokładnie odbyły się także dwa wykłady specjalne: kwantowa informacja w strukturze wszechświata oraz równoległe wszechświaty splątane jak kwantowe komputery. I te wykłady były wygłoszone przez pana profesora Jakuba Mielczarka z projektu Kwantowy Kosmos Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przeze mnie, jako również oprócz prezesa fundacji specjalisty w zakresie kosmologii. Dzisiaj będziemy rozmawiać na tematy, które były przedstawione na wykładach. Chcemy je bardziej uszczegółowić i przybliżyć Państwu tak, żebyście lepiej w sposób może bardziej wizualny czy multimedialny zrozumieli, o czym mówiliśmy na tych głównych wykładach. I wobec tego przeprowadzimy dwa warsztaty dyskusyjne. W tych warsztatach weźmiemy udział ja, pan profesor Karol Życzkowski. Witam serdecznie pana profesora. Dzień dobry. I pan profesor Jakub Mielczarek, także witam panie profesorze Dzień dobry, dzisiaj witam wszystkich. na tym spotkaniu. Nasz tytuł, warsztaty będą dwa, o godzinie 9:00, ten właśnie, który rozpoczynam, i następny o godzinie 10:30. I ten warsztat numer jeden będzie poświęcony takiemu tematowi jak kwantowy świat jako podstawa konstrukcji i działania komputerów kwantowych. Żeby ułatwić nam dyskusję, postanowiłem przygotować taki materiał wstępny, przygotować pewne pytania, które moi rozmówcy na które będą próbowali odpowiedzieć także w sposób multimedialny, pisząc pewne rzeczy na ekranie Państwa. Ja te pytania Państwu przedstawię po kolei i moi rozmówcy będą próbowali odpowiedzieć w sposób, który będzie dla nich najbardziej tutaj odpowiedni, czy taki, w jakim najlepiej będą uważali, że będą w stanie do Państwa dotrzeć z tym przekazem. A zatem, jak wspomniałem, jest to cały cykl forów dyskusyjnych.
I pierwszy warsztat to jest właśnie ten, który w tej chwili Państwo widzą na ekranie. Kwantowy świat jako podstawa konstrukcji i działania kwantowych komputerów. I ja mam takie pytania do moich rozmówców. Zaczniemy od podstaw, ponieważ wiele osób z Państwa no, po prostu nie jest zapoznana z takimi zagadnieniami fizyki w sposób, no powiedzmy, może bardziej zaawansowany. Zaczniemy od tego, żeby w ogóle zdefiniować słowo kwantowy, fizyka kwantowa, klasyczna, co się za tym kryje. Więc takie moje pierwsze pytanie, które chciałbym właśnie zadać moim rozmówcom. Bardzo bym prosił, może rozpoczniemy od profesora Mielczarka. Na czym polega fizyka, mechanika klasyczna w odróżnieniu od kwantowej i co oznacza to słowo klasyczny? Dlaczego mówimy, że ruch piłki tenisowej na przykład jest zjawiskiem klasycznym? Bardzo proszę, panie profesorze, tak żeby nasi słuchacze prosto zrozumieli właśnie jak taki taka No dobrze, w takim razie ja może zacznę od tego, że świat klasyczny to jest ten świat, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, to jest ten świat, z którym na co dzień obcujemy. To jest ten świat, co do którego mamy wyrobioną intuicję z codziennego oddziaływania z tym światem. Natomiast no, okazuje się, że ten świat, w którym żyjemy, świat klasyczny, tak naprawdę żyje na powierzchni zupełnie innego świata, który nazywa się światem kwantowym. I tak naprawdę ten świat klasyczny, on wynika z tego świata kwantowego, co jest wciąż też jeszcze nie do końca dobrze zrozumiane. Natomiast jeśli byśmy chcieli opisać właśnie ten świat klasyczny i to w szczególności odzwierciedla mechanika klasyczna, to jest taki opis, w ramach którego warto może przybliżyć pojęcie przestrzeni fazowej. Może od razu tutaj zaskoczę dosyć trudnym sformułowaniem, ale rzecz nie jest Brzmi skomplikowana. dosyć skomplikowanie, ale chyba to nie jest skomplikowane. Ogólnie. Ja sobie Bardzo proszę. pozwolę zgodnie tutaj z sugestią profesora Dąbrowskiego użyć tych multimedialnych tutaj możliwości. Wyobraźmy sobie, że tutaj ta tablica nasza wirtualna odzwierciedla prędkość, położenie i prędkość jakiejś cząstki. Na przykład, jeśli opisujemy ruch samochodu, to możemy w taki sposób przybliżony, powiedzmy, opisać go jako tak zwany punkt materialny. I wtedy, jeśli chcemy opisać stan samochodu związany z jego ruchem, takim postępowym, no to opiszemy to poprzez punkt na takiej przestrzeni fazowej. To znaczy, że ten punkt, że ten samochód w jakimś danym momencie czasu ma jakieś określone położenie i ma jakąś określoną prędkość. Natomiast jego ruch, jego trajektoria odpowiada właśnie jakiejś krzywej na tej tak zwanej przestrzeni fazowej. To znaczy, że w każdym punkcie tej przestrzeni fazowej, w każdym momencie czasu, ten samochód, powiedzmy, ma jakieś położenie i ma jakąś prędkość. To jest krzywa. W każdym momencie czasu to jest punkt, który określa jego, mówimy, stan. Natomiast okazuje się, że w ramach mechaniki kwantowej ta krzywa, ta linia, ona nie jest idealna, ona jest rozmyta. Musielibyśmy, opisując teraz, sprawdzam, czy można to trochę pogrubić, opisując to kwantowo, okazuje się, że ta linia jest rozmyta. My nigdy nie jesteśmy w stanie
dobrze, z dowolną dokładnością określić zarówno położenia, jak i prędkości danej cząstki. Widzę, że tutaj jeszcze profesor Rzeczkowski mnie poprawia, dodaje różne inne trajektorie. Tak może też być. Może mogą być różne trajektorie, które składają się tak naprawdę na tą trajektorię klasyczną. I my stan tego samochodu jesteśmy w stanie opisać z pewną dokładnością. To jest pewna, można powiedzieć, plamka na tej przestrzeni fazowej. I czasem może się zdarzać tak, że jesteśmy w stanie bardzo dobrze opisać prędkość, ale bardzo słabo położenie. Czyli ta plamka może się na przykład w jedną stronę, już postaram się to narysować, tylko zgubiłem w tym momencie pisak. Oj, coś napsułem. Nie, nie, Zgubiłem. nie, to ja zmieniłem. Aha. Proszę jeszcze raz spróbować. Zgubiłem gdzieś możliwość pisania. Przepraszam. Oj, już mam, już coś mam. Teraz? Nie. Zaraz postaram się to naprawić, natomiast może powiem, tą plamkę możemy rozciągać na przykład w jednym kierunku, a zwężać w drugim kierunku, ale zawsze powierzchnia tej plamki, ona pozostanie stała. Z tym się wiąże tak zwana zasada nieoznaczoności Heisenberga. Tak więc generalnie tak na wstępie bardzo, że tak powiem, ogólnie mówiąc, w mechanice klasycznej jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, gdzie ta cząstka się znajduje w przestrzeni fazowej, określić jej położenie i prędkość z dowolną dokładnością, ale okazuje się, że świat kwantowy na to nie pozwala. My zawsze opisujemy to z pewną dokładnością, która wynika ze świata kwantowego. Panie profesorze, a czy mogę tak bardziej przyziemnie to Aha. pytanie zadać w ten sposób? Jeżeli jadę, z tego co wiem, to tolerancja prędkości samochodu maksymalnej w Niemczech jest bardzo mała i można mandat dostać za 51 na godzinę, jeżeli jest ograniczenie 50. W Polsce jest większa tolerancja radarów. Czyli kwantowa mechanika oznacza, że możemy się policjantowi wytłumaczyć, że ja stosowałem kwantowe podejście i moja prędkość była, no, on zmierzył 50, a ja jechałem, on zmierzył 58, a jechałem jednak 50. No te zjawiska są niestety bardzo, bardzo małe, bardzo subtelne. Dlatego też no, przez lata my tak naprawdę nie znaliśmy tych zjawisk. Te zjawiska zostały dopiero, no, zaczynały się tak naprawdę wyłaniać. Ten świat kwantowy zaczął się wyłaniać pod koniec XIX wieku, na przełomie XIX, XX wieku. Może powiemy troszkę więcej o tych eksperymentach, które wskazały na to, że ten świat jednak nie ma do końca takiej natury klasycznej, kiedy pod koniec XIX wieku wydawało się, że fizyka jest skończona, mamy mechanikę piękną, mechanikę klasyczną, mamy termodynamikę i wydawało się, że tu już więcej nic się nie wydarzy w fizyce. Natomiast ponieważ te efekty są bardzo subtelne, one się nie manifestują na dużych skalach, takich jak właśnie powiedzmy rozmiary samochodu. One przez lata były ukryte i dopiero stosunkowo niedawno, no około ponad 100 lat temu, zaczęły Czyli się nie wyłaniać. mogę się wytłumaczyć policjantowi, że mój samochód poruszał się jako kwantowy obiekt. Jednak on będzie obiektem klasycznym i podlegającym tej ścisłej trajektorii, którą pan profesor na samym początku narysował. Ona faktycznie jest zawsze przybliżona, natomiast mechanika klasyczna jest tym opisem przybliżonym, który jest doskonałym opisem świata makroskopowego z bardzo wysoką dokładnością. Natomiast te różnice są tak małe, że no w zasadzie no nie jest poważne mówić o nich w kontekście takich makroskopowych obiektów. Natomiast jeśli poruszalibyśmy się takimi malutkimi nanosamochodzikami, powiedzmy, w nanoświecie, no to wtedy ta linia argumentacyjna mogłaby okazać się słuszna. Dziękuję bardzo, to właśnie chciałem usłyszeć. To ja Świetne. może jeszcze wejdę szybko w słowo. Mówiliśmy o Bardzo piłce proszę. tenisowej. Tu nie mam tenisową, tylko inną, ale każdy wie, co to jest obiekt klasyczny.
Mamy piłkę i to, co kolega narysował. Możemy położyć początkowe położenie, początkowa prędkość na przykład stoi w miejscu i możemy przewidzieć ruch w tym przypadku pod wpływem grawitacji. I to jest obiekt klasyczny. Ale teraz, kiedy mamy dużo mniejsze obiekty, jak małe, tak naprawdę to tego nie umiemy sobie wyobrazić, bo chodzi o to, żeby tak zwane działanie, czyli mniej więcej związek prędkości i zmiany położenia był porównywalny ze słynną stałą Plancka. To jest taka stała, która symbolizuje mechanikę kwantową. To wtedy, jeżeli te obiekty są na tyle małe, że działanie ich jest porównywalne z wartością stałej Plancka, wtedy opis klasyczny przestaje być dokładny. No dobrze, to przejdę do kolejnego pytania. Jeśli poruszamy się wciąż w ramach klasycznej fizyki, jak rzucę piłkę właśnie tą i ona się odbije od ściany, to co się stanie? Ona się odbije z tą samą prędkością, czy będą jakieś inne efekty? No, możemy zrobić eksperyment. Tu się nie odbija od ściany, tylko od komputera. Oczywiście widzą Państwo, co łatwo domyśleć, coraz niżej spada. Dlaczego? Bo część energii się rozprasza. Ale teoretycznie można sobie wyobrazić odbicie doskonale sprężyste, kiedy piłka się odbija wiele razy na tą samą wysokość, ale oczywiście w realnym świecie zawsze mamy rozpraszanie energii. Sam fakt, proszę posłuchać, że słyszymy odbicie, to jest dowód na to, że część energii zamienia się na część na ciepło, piłka się podgrzewa, część na fale, które słyszymy, i dlatego energia się rozprasza i powoli, powoli, stopniowo wysokość ruchu się zmniejsza i każdy ma świetną intuicję, że piłka się odbije kilka razy i później stanie. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Może przejdźmy w takim razie dalej do takiego pytania. Co oznacza słowo kwantowy? Skąd w ogóle się to słowo wzięło? No i czy kwantowy rzeczywiście tylko dotyczy małych cząstek, a klasyczny tylko dużych? Czy może być tak, że jednak w przeciwieństwie do tego, co powiedział tu profesor Mielczarek o tym pomiarze prędkości samochodu, czy może się jednak coś zdarzyć kwantowego w tym klasycznym świecie? Panie profesorze Karolu. To tylko krótko. Quantum, oczywiście z angielskiego, ale z łaciny, to jest tak jakby jakaś ilość czegoś. W tym przypadku chodzi o ilość energii. I mówimy, że o ile położenie i prędkość takiej piłki można zmieniać w dowolny sposób ciągły, to w przypadku małych obiektów, jak małych, strasznie małych, tak jak właśnie atom, na przykład atom wodoru, to energia nie przyjmuje dowolnych wartości, tylko właśnie ściśle określone wartości i mówimy o kwancie energii, minimalnej zmianie energii. Czyli słowo kwantowy tak naprawdę oznacza, że wielkości nie zmieniają w sposób ciągły, tylko w sposób skwantowany, czyli dyskretny. I w przypadku klasycznym te zmiany są niezauważalne, a w przypadku bardzo małych obiektów te efekty, właśnie mówimy kwantowe, są istotne. I wtedy, do czego pewnie zaraz przejdziemy, opisywane ciała ujawiają ciekawe własności. Trochę można je traktować jak cząstka, a trochę jak fala. Panie profesorze, a jeśli ja powiem tak poglądowo dla słuchaczy, że są dwie formy wydawania, no jakby obiadów na stołówkach czy na jakieś party. Jedno to jest porcjowanie na talerzu, mamy 100 gram kotleta, 200 gram ziemniaków. Ale jest też szwedzki bufet. I ja w szwedzkim bufecie przychodzę i biorę sobie ile chcę. Czyli to będzie takie klasyczne jakby podejście do brania ileś tam tego obiadu, ilości tego obiadu, a kwantowe podejście, że dostaję porcję i mogę zamówić drugą porcję, ale to będzie już porcja, która jest ściśle wymierzona i nie mam możliwości zamówienia no jeden i 7 ósmych porcji, no chyba że specjalnie, tak, no to już musiałbym się mocno wysilić. Czy to byłoby dobre porównanie, czy nie za bardzo? To może ja w takim razie się włączę. Znaczy, to zależy od tego, jaki mamy też układ, prawda? Te porcje mogą być troszkę różne.
Natomiast generalnie one są związane, wielkość tej porcji jest ściśle związana ze stałą Plancka, którą przywołał tu profesor Życzkowski. No i w szczególności, jeśli mamy na przykład porcję energii świetlnej, prawda, czyli kwant światła, prawda, który jest na przykład emitowany przez jakiś atom na przykład, czy jakiś układ rezonujący, prawda, kwantowy tak zwany oscylator harmoniczny, który może mieć różne reprezentacje, to ta energia, ona będzie zawsze w jakiś tam sposób związana właśnie z tą tak zwaną łamaną stałą Plancka i z częstotliwością oscylacji tego kwantu, prawda, z długością fali. Teraz, jeśli mamy na przykład poziomy energetyczne, to jak Czyli one się te poziomy. porcje obiadowe, mogę tak powiedzieć trochę, że te porcje To są te obiadowe, porcje obiadowe, prawda? Czyli tutaj tak? wydajemy na przykład, mamy układ, który jest, mówimy, że jest wzbudzony, powiedzmy, że to jest stan najniższy, stan próżni. Powiedzmy, że to jest tak zwana studnia potencjału, dobra? I tu mamy poziomy energetyczne, i mamy tutaj układ, który jest, mówimy, wzbudzony, on jest w wysokim stanie energetycznym. Możemy powiedzieć, że tutaj jest energia. Ta energia nie przyjmuje, tak jak pan profesor powiedział, ciągłych wartości, dowolnych, ale pewne określone wartości energii. I to nie jest szwedzki stół po To nie prostu, to jest jest szwedzki szwedzki stół. stół. To jest, powiedzmy, przez tą kropkę oznaczam tutaj, że ten układ jest w tym stanie, jest na tym poziomie energetycznym, no to on może na przykład teraz zeskoczyć na ten niższy stan energetyczny i wyemitować foton, który będzie miał energię równą różnicy tych dwóch energii. Może się zdarzyć, że on od razu gdzieś tam skoczy na dół, albo skoczy porcją stąd na ten niższy stan. I to jest już pewien stan tak zwanej próżni, stan podstawowy. Okazuje się, to jest bardzo też ciekawe, że ten stan podstawowy, on nie odpowiada temu najniższemu położeniu w tej studni, dobra? My tego położenia najniższego w mechanice kwantowej nie osiągamy. Zawsze jesteśmy troszeczkę gdzieś tam wyżej nad dnem tej studni potencjału, co też ma ciekawe później dalsze konsekwencje. To ja bym jeszcze sekundę, nawiązując do bardzo ładnej analogii na temat porcji jedzenia, bardzo mi się podoba. Pamiętam, jak moja córeczka była bardzo mała i nauczyła się jeść borówki po kolei paluszkami małymi, brała jedną po drugiej borówkę i czasami trafiała do buzi, czasami nie. I na pewno miała przekonanie, nie wiedząc o tym, że je po kolei jedną borówkę lub drugą. A teraz przypuśćmy, że mamy niedźwiedzia, który otrzymuje 100 kilo borówek, to jak on będzie te borówki zajadał łapami, to i dla niego fakt, że borówki są skwantowane, nie będzie miał znaczenia, bo on będzie nabijał je wielkimi, nazwijmy to, szuflami. Więc to zobaczcie Państwo, troszkę zależy od skali. I teraz w świecie klasycznym, o którym mówimy, to te kwanty są takie małe, że zachowujemy się jak wielki niedźwiedź, który je ma małe, malutkie ziarenka, bo w ogóle nie wie, że to są ziarenka dyskretne, tylko mu się wydaje, że to jest jakby ciągłe i tej struktury ziarnistej nie odczuwa. Ja nawiążę do tego może hasła, panie profesorze, że nie możemy tego stanu o najniższej energii tutaj zauważyć. W mechanice kwantowej nie możemy tego stanu o najniższej energii osiągnąć. Może króciutko pozwolę sobie przytoczyć. Przestawiając szybko tutaj się na pewien eksperyment. O, tu mam taki oscylator, takie wahadło. Czyli rozumiem, że ten stan klasycznie, kiedy wahadło jest w punkcie równowagi, nie rusza się, on nie jest w mechanice kwantowej osiągalny, że to wahadło. Ono może się przemieszczać tylko w sposób skokowy od jednego do drugiego punktu i też nie osiąga tego stanu minimalnego równowagi właśnie jeżeli chodzi o jego energię, o stan ustalony.
Czy to jest tak, czy jest jakoś inaczej? No myślę, że tak można powiedzieć. To znaczy, ten stan najniższej energii, prawda, to nie jest ten klasyczny stan, można powiedzieć, takiego bezruchu, kiedy ta kuleczka wisi sobie w najniższym położeniu, prawda? Tylko ona jest troszkę kwantowo rozmyta, i w związku z tym rozmyciem kwantowym tego stanu istnieje pewien, no, niezerowy wkład do energii tego układu. No dobrze, to przejdźmy dalej. Trochę już tutaj jesteśmy blisko tematu. Co to jest efekt tunelowania kwantowego? Ja nie na darmo tą odbijającą się piłkę od ściany tu przytaczałem. Jakie zjawiska życia codziennego są wynikiem tego efektu? I właśnie, czy taka kwantowa piłka odbije się od ściany, czy może jakieś wykona inne czynności? I gdzie to tam tak się takie zjawisko ujawnia? Panie profesorze No więc, Jakubie, czy panie Karolu, proszę dobrze, ja bardzo. myślę, że dobrze jest mówić na zmianę, to teraz ja powiem bardzo krótko. Oczywiście, jak weźmiemy piłkę i rzucimy ją o ścianę, to się odbije. I każdy ma naturalne zrozumienie Klasyczną sprawy, piłkę. otóż rzucam i się odbija. I byłoby dziwne, gdyby ona nam przeskoczyła do drugiego pokoju przez ścianę. Natomiast nie jesteśmy zdziwieni, ja tu patrzę przez szybę, u nas ładna pogoda w Krakowie, no to światło do mnie przechodzi przez szybę i też mnie to nie dziwi. Ale gdyby szyba była bardziej taka nieprzeźroczysta, światła by mniej przechodziło, więcej by się odbijało, a jak wiemy, jak jest lustro, to się prawie całe światło odbija. I w tym sensie efekt tunelowania to nie jest nic aż tak dziwnego. Jeżeli przyjmiemy, a tak jest, że w pewnych warunkach taka cząstka, czy raczej rój cząstek, może być traktowany jak fala, to jest też naturalne, że część energii związanej z promieniowaniem padający na nie bardzo przeźroczystą szybę się odbija, a część przechodzi. Więc ten efekt tunelowania kwantowego można sobie po prostu wyobrazić jako światło padające na nie do końca przeźroczystą szybę i część się odbija światła, a część przechodzi. Natomiast ja bym dodał jeszcze do tej dyskusji związek z energią, z fluktuacjami energii, o których mówiliśmy wcześniej, prawda? O ile klasycznie na przykład pewne procesy są niedozwolone, prawda, ze względu na zachowanie energii, to znaczy, znowu może przywołam tutaj ten rysunek związany z jakąś studnią potencjału. Powiedzmy, że tą studnię potencjału mieliśmy wcześniej taką, natomiast teraz sobie ją na przykład w ten sposób zmodyfikuję. I proszę sobie wyobrazić, że teraz mamy tutaj jakieś poziomy energetyczne, dobra? Czyli mamy ten układ, który ma tu jakieś poziomy energetyczne i on sobie gdzieś w takim poziomie, jednym z tych możliwych poziomów energetycznych żyje, dobra? Czyli na przykład jest tutaj. No to w świecie klasycznym, powiedzmy, on będzie sobie tutaj cały czas gdzieś oscylował w tej studni. On nigdy nie wyskoczy. Jeśli coś się na nim nie zadziała zewnętrznego, jeśli nie dodamy mu trochę energii, no to on nie będzie miał szansy wyskoczyć przez tą tak zwaną studnię potencjału. Natomiast w procesie kwantowym, z punktu widzenia zjawisk kwantowych, w małych, odpowiednio odstępach czasu, powiedzmy, ta cząstka jest w stanie sobie troszkę pożyczyć tej energii, tak wirtualnie, i przeskoczyć właśnie nad tą studnią potencjału, co nazywamy właśnie tunelowaniem. Tunelowanie to jest możliwość przekraczania barier, które są klasycznie niedostępne. No i w szczególności takie zjawiska jak na przykład rozpad jądra atomowego, prawda? To są zjawiska, które wiążą się z procesem tunelowania kwantowego, które mają przełożenie na przykład emisję energii, prawda, w procesach rozszczepienia jądra atomowego. Ale co też jest ważne, tak jak pan profesor wspomniał, te zjawiska, one nie są aż tak odległe. Ja może tutaj przypomnę jeszcze jeden ciekawy przykład tak zwanego prądu tunelowego. Tutaj akurat w laboratorium Garaż Złożoności na Uniwersytecie u nas niedawno student zbudował w takich domowych warunkach tak zwany skaningowy mikroskop tunelowy, w którym mamy
pewną powierzchnię, mamy igłę, przez którą przepływa prąd, i ten prąd by normalnie nie przepływał pomiędzy tą igłą a tą powierzchnią, gdyby właśnie nie efekt tunelowania kwantowego. I to można zaobserwować. To jest układ, który można zbudować w domu i zobaczyć zjawisko tunelowania kwantowego. Zachęcam, żeby poszukać sobie też, jeśli ktoś jest zainteresowany, STM, Scanning Tunneling Microscope. Ale panowie, jesteście z Krakowa obaj, tak się szczęśliwie składa. Jak ja tak prowokacyjnie powiem, że w pewnym momencie jest woda w morskim oku i nagle patrzymy, że ta woda przez tam najbliższy szczyt gdzieś sobie do góry wywiewa i przelatuje do innej dolinki. Czy to będzie efekt tunelowy, taki w dużej No chyba skali? nie, bo to raczej wiatr i chmury są przepychane nad granią na drugą stronę, a nie przechodzą przez środek. Tutaj mamy tą analogię, ja narysowałem nieudolnie lustro weneckie i światło, pamiętacie Państwa, kiedy jest lustro, że komuś, kto jest z jednej strony, wydaje się, że lustro widzi tylko siebie przez falę odbitą, a po drugiej stronie może ktoś obserwować podchodzącą osobę, która nie widzi osoby tutaj oglądającej. Część światła przechodzi, część jest odbita. A w przypadku tej analogii do Tatr i morskiego oka, po prostu mamy zmiany ciśnienia, wiatr, który przepycha nam mgłę i chmury przez grań na drugą stronę, nie przechodząc przez środek. A tu mamy dosłownie Czyli przejście, tak jak kolega mówił, przez co się mówi w naszym slangu barierę potencjału, co ja chyba prosto tłumaczę jako przejście przez niezbyt czystą szybę, czy właśnie przez lustro weneckie, które częściowo światło przepuszcza, a częściowo nie. gdyby przez wnętrze góry ta woda przenikała, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju analogia efektu tunelowego. Tak, świetnie. I są takie przypadki, o ile pamiętam, jest dolina suchej wody, potok suchej wody w Dolinie Gąsienicowej. I tam jest taka hipoteza, że jest w drugiej Dolinie Olczyskiej, tak zwane wybierzysko Olczyskie. I niektórzy geolodzy barwili wodę i twierdzili, że część tej wody z jednej doliny przez górę przechodzi do Gąsienicowej, do Olczyskiej. I to byłaby taka analogia efektu tunelowego. Oczywiście to jest inny mechanizm geologiczny, że jest przejście pod grzbietem i woda może przechodzić, ale to lepiej oddaje analogię do tunelowania. Dobrze, ja tylko komentarz do tego ostatniego pytania, nie będę go rozwijał, odeślę naszych internautów do innych warsztatów i dyskusji, które prowadzimy też na temat energii jądrowej. Efekt tunelowania jest podstawowym efektem, który pozwala Słońcu produkować energię z połączenia się lekkich jąder atomowych w ciężkie, produkować energię przez wiele miliardów lat. Gdyby nie było tego efektu tunelowego, to Słońce by się spaliło w przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu i my byśmy nie istnieli. Także takie, no, można powiedzieć, filozoficzne i praktyczne znaczenie tego efektu tutaj widzimy. Dobrze, czyli reasumując, może jeszcze krótkie pytanie do panów. Czym istotnie różni się właśnie fizyka klasyczna od fizyki kwantowej? Czyli tą stałą Plancka, tak? Tak jak powiedzieliśmy, że jest ten niedźwiedź, który je borówki, i można powiedzieć, że jeżeli dużo jest tych borówek, to po I one prostu są mamy. małe, i one są I malutkie. one są małe, no to on nie zauważa, że są małe. Natomiast jeżeli mamy małego robaczka, który, no, po prostu dla którego ta borówka już jest rzędu jego rozmiarów, no to wówczas możemy powiedzieć, że wtedy on zaczyna czuć tą kwantowość, czyli tą porcjowość tych borówek. Właśnie tak. Jeszcze dodam jedną rzecz krótką. Jak mamy tu inne piłeczka, położenie, mówimy, początkowej prędkości stoi w miejscu. Możemy deterministycznie opisać ruch. Wiemy, że ona spada. Możemy policzyć, z jaką prędkością spada. I mechanika klasyczna jest nauką deterministyczną. Czyli znając warunki początkowe, możemy przewidzieć przyszłość z pewną dokładnością. To mechanika kwantowa jest zupełnie inna. Tam nie możemy powiedzieć, że cząsteczka, taka piłka, gdy była mała nawet, znajduje się w danym punkcie,
tej przestrzeni fazowej, o której mówił Jakub, tylko mamy podejście probabilistyczne. Rozsądne pytanie jest, pytać się, z jakim prawdopodobieństwem cząstka zostanie zmierzona tu, a z jakim tam? I właśnie na skutek tej zasady nieoznaczoności Heisenberga i tej stałej planka H, która jest niezerowa, nie da się powiedzieć jasno, cząstka się znajduje tu lub tam, tylko mu odpowiadamy na pytania, zadanie pod tytułem, jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania takiego czy innego wyniku pomiaru. No dobrze, w zasadzie odpowiedzieliśmy też na to pytanie, czy wokół świat nas jest podstawowo klasyczny czy kwantowy. Odpowiedź jest, że jest klasyczny i No nie, przejście nie, do... to przepraszam, przerwę oczywiście. Można powiedzieć odwrotnie, że jest absolutnie kwantowy, tylko my tego nie widzimy okiem nieuzbrojonym. My widzimy tylko jego, o, powiedziałbym trudne słowo, emanację klasyczną, ale jakby tak głębiej wniknąć, patrzeć przez taki wielki mikroskop, to wtedy by te efekty kwantowe można było dostrzec. I o, to jeszcze dodam jedno takie ładne słowo. Zawsze dawniej ludzie mówili, że tak, żeby efekty kwantowe dostrzec, musimy zejść do mikroświata. Czy mówimy o świecie makroskopowym, tak jak te piłeczki, i mikroskopowym atomów czy jąder. No ale od pewnego czasu ludzie się zastanawiają, czy są tak zwane układy, czy efekty mezoskopowe. To są takie większe układy, w których efekty kwantowe odgrywają rolę. I właśnie się okazuje, że w ciągu ostatnich tam 20-30 lat ta fizyka układów takich pośrednich, mówimy, mezoskopowych się rozwija. I właśnie chodzi o to, żeby w skali makro znaleźć takie przypadki, że efekty kwantowe są istotne, i można je zaobserwować. Ja może jeszcze tak technicznie troszeczkę, jeśli można, Proszę, dopowiem, proszę. jeśli chodzi o to przejście, ponieważ to przejście pomiędzy światem kwantowym, prawda, który tak jak tutaj ustaliliśmy, jest tym światem takim podstawowym względem klasycznego, to przejście nie jest też do końca takie w pełni dobrze zrozumiane. Jest szereg tutaj jeszcze otwartych kwestii. Natomiast no, posłużyliśmy się wcześniej pojęciem przestrzeni fazowej, prawda? I ja bym, jeśli mogę, jeszcze na chwileczkę powrócił do tej przestrzeni fazowej. Czyli jeśli mamy na przykład to położenie i prędkość, czy też pęd, ale to w zasadzie sprowadza się do tego samego, i mamy jakiś układ kwantowy, to on, mówimy, on zajmuje pewną przestrzeń, jest rozmyty w tej przestrzeni fazowej, dobra, on tworzy jakąś tam plamkę, to teraz możemy konstruować takie realizacje świata kwantowego, w których ta plamka jest jak najmniejsza. I jest pewna minimalna powierzchnia tej plamki, ona jest wtedy no, praktycznie równa stałej planka. Ta powierzchnia, jeśli tu będzie prędkość, a tutaj zamiast... tu będzie powierzchnia, a tutaj tu będzie położenie, a tutaj zamiast prędkości będziemy mieli, pomnożymy jeszcze przez masę tej cząstki, będziemy mieć pęd, okay? To wtedy powierzchnia jest wyrażana w jednostkach Plancka. Właśnie. I teraz okazuje się, że istnieją takie stany kwantowe, czyli pewne realizacje opisu świata kwantowego, w których ta plamka jest najbliższa temu punktowi materialnemu, który jest stosowany do opisu świata klasycznego, i to są tak zwane stany koherentne, czyli to są takie stany kwantowe, które są najbliższe opisowi klasycznemu. Jeśli chcemy opisać zjawiska, które wyglądają praktycznie jak klasyczne w mechanice kwantowej, korzystając z opisu matematycznego mechaniki kwantowej, to właśnie posługujemy się tak zwanymi stanami koherentnymi. Dobrze, a jeszcze jedna sugestia. Ta wartość stałej Plancka to jest jak w liczniku jedynka, a w mianowniku jedynka z 34 zerami, tak? Tak? To sobie trudno w ogóle wyobrazić, jak to jest mała liczba. I to fakt, że ona jest taka mała, tłumaczy, dlaczego my nie czujemy tego efektu, oglądając się dookoła i badając, jak się zachowują piłeczki, czy inny efekt, inne makroskopowe obiekty. Dobrze, przejdźmy może teraz dalej. Ja tutaj przygotowałem taki mały eksperyment, który mam za sobą. W mechanice klasycznej spełnione są podstawowe zasady zachowania pewnych wielkości fizycznych. To jest zasada zachowania energii, pędu, to co właśnie przed chwilą kolega pokazał,
czyli iloczynu masy i prędkości i momentu obrotowego. I w tej najprostszym przykładem tutaj, który mogę pokazać zachowania energii, jest to przedstawione tutaj wahadło Newtona. Otóż ja uruchomię jedną kuleczkę tego wahadła. Momencik, tak? Uruchomię jedną kuleczkę tego wahadła. Ono składa się z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu kuleczek. Odchylam, czyli moją energię, którą przeciwko polu grawitacyjnemu skupiłem w tej kulce, odchylam i proszę zauważyć, że powoli będzie to malało, ale w pierwszym uderzeniu cała energia tej kuleczki, którą tutaj nastawiłem, będzie przekazana ostatniej kulce. Czyli to jest pokazanie, że zachowana jest też energia. Również zachowany jest pęd, ponieważ jak ja uderzam, ta kulka tutaj z odpowiednią prędkością się porusza, to druga kulka tak samo będzie poruszała się z odpowiednią prędkością. One mają równe masy. Gdyby miały inne masy, mogłyby się poruszać z inną prędkością. I teraz zasada zachowania pędu, najlepszym jego przykładem to są ognie sztuczne, które wystrzeliwujemy na Sylwestra, ponieważ one się rozpadają pięknie we wszystkich kierunkach na tysiąc kawałków, a właśnie dlatego, że każdy z tych kawałków, jego masa przemnożona przez prędkość daje pęd i ten pęd składa się sumarycznie na to, że początkowo on był zero i wszystko to się składa, ta suma wszystkich pędów, tych kawałków, które się poruszają, składa się do zera. W sensie wektorowym, to znaczy w sensie kierunku, w którym te cząstki się poruszają. Zjawisko momentu obrotowego, ja tutaj mam takie kółko i tutaj będę stał na takim kółku, ja je pokażę, obrotowym. O, to jest taka podstawka, która się jest w stanie obrócić. I ja rozpędzę tutaj to koło rowerowe, jeżeli stoję na ziemi, nic się nie dzieje, bo siła tarcia nie pozwala mi się obracać. Natomiast jak stanę na takim kółku obrotowym, to kręcąc tym kołem obracającym się, to koło przekazuje, jeżeli ja zmieniam kierunek tego koła, to ono mi przekazuje moment pędu. I moje ciało obraca się także w kierunku, tak żeby skompensować obrót tego koła rowerowego. Pytanie moje jest takie, czy w mechanice kwantowej także mamy do czynienia z zasadami zachowania energii, pędu i momentu pędu, czy momentu obrotowego. Panowie. Jeśli mogę zabrać głos, to chciałbym jeszcze się dołączyć do eksperymentu, bo dzisiaj Proszę. wchodząc do swojego biura, zauważyłem pod moim stołem te dwa hantelki, którymi sobie ćwiczę w przerwach pracy i stwierdziłem, że nigdy nie robiłem wcześniej eksperymentu z zasadą zachowania momentu pędu na swoim krześle. Tak więc, o ile można oczywiście robić takie eksperymenty z kołem obrotowym, to taki eksperyment można sobie zrobić również u siebie w biurze po prostu. I teraz zasada zachowania momentu pędu, który jest taki właśnie mało intuicyjny wciąż dla nas ludzi, wiąże się z tym, że moment bezwładności pomnożony przez prędkość kołową
on będzie zachowany. To znaczy, że jeśli będę teraz zmieniał odległość ciężarków od osi obrotowej, to będzie to skutkowało zmianą prędkości obrotowej. Ja się teraz rozkręcę, nie wiem jak to wyjdzie, ale spróbuję. Rozkręcę Jak łyżwiarka na się lodzie, jak tak? łyżwiarka dokładnie na lodzie. Ja się Albo rozkręcę łyżwiarz. i powinienem Albo się, łyżwiarz, tak? powinienem zbliżając te hantelki do siebie, kręcić się coraz szybciej. Spróbujmy. No dobrze, Było wychodzi, widać? bardzo Było dobrze. widać? Bardzo Też dobrze widać to, widać, że jak tak. się rozkłada ciężarki, to hamuje. Może pokaż jeszcze raz, jak się No. rozpędzisz. Poczekaj chwileczkę i później, żeby zahamować, to Dobra, wystarczy rozepchnę zapę. rozłożyć. No, działaj, działaj. Tak, kręcimy się, o i teraz hamujemy. I Żeby dobrze przyspieszam. widać, że przyspieszamy, jak hantelki Okej. idą do środka i hamujemy, jak je dajemy na zewnątrz. Dlaczego? Bo to się formalnie mówi, zmienia się moment bezwładności. Wracając do Tak. głównego pytania, to odpowiedź jest taka. Te wszystkie zasady działają w mechanice klasycznej. Mówię o wszystkich kluczowych zasadach zachowania energii, pędu, momentu pędu i także w trochę innej postaci mechanice kwantowej, innej postaci, bo tam mamy do czynienia z operatorami energii czy momentu pędu, ale jak najbardziej one są także fundamentami mechaniki kwantowej. No, czyli dochodzimy do pojęcia spinu, czy można go uznać za analog obrotu w mechanice klasycznej, czy to jest coś innego? No bo na tym zasadzimy, na tym spinie chyba zasadza się jeden z fundamentów działania kwantowych komputerów. Panowie, jak to No, jest? spin jest bardzo ważny, ale też jest bardzo tajemniczy. On do pewnego stopnia przypomina moment pędu, jego własności matematyczne są zbliżone do tego opisu w ramach mechaniki klasycznej. Natomiast okazuje się, że on jednak jest czymś zupełnie innym. Ten spin, czyli taki kwantowy moment pędu stowarzyszony z wewnętrznym stanem jakiejś cząstki elementarnej jest czymś innym. Jeśli chcielibyśmy na przykład klasycznie zobaczyć, czy to jest faktycznie związane z jakimś obrotem, to okazuje się, że na przykład elektron, który ma spin, też skwantowany właśnie, bo to jest jedna z wielkości, które podlegają temu skwantowaniu, jest taki, że jego prędkość obrotowa i prędkość liniowa, powiedzmy, na promieniu takim, który też jest rozmyty elektronu, ona byłaby większa niż prędkość światła. Więc taka intuicja klasyczna spinu, jako takiej rotującej sobie, że tak powiem, strzałki, ona nie jest do końca poprawna. Natomiast z punktu widzenia już dyskutowanej dzisiaj w przestrzeni fazowej, jawi się obraz spinu jako sfery. Nie wiem. Wyłączyła mi się na chwilę możliwość rysowania. Dobrze, zaraz, ja tak może szybko jeszcze wejdę w Jeżeli słowo, chodzi więc o spin jako sferę, to mamy tutaj. ale to są Zaraz, troszkę inne rzeczy, bo to sferę jest. mamy też tutaj, ale sekundę jeszcze prosiłbym o powrót do poprzedniego, o właśnie, nie, wcześniejszej rysunku, pytania, jeszcze. Pytania? Tak, pytania, o, tu kluczowe słowo nawet nie jest spin, tylko analog, to co mówił Jakub, to zależy co rozumiem przez analogię, to oczywiście jakaś analogia jest, ale niestety nie jest prawdą, że elektron się kręci dookoła własnej osi tak szybko, żeby te efekty kwantowe związane ze spinem móc wytłumaczyć. Więc jakaś analogia to oczywiście jest, tylko nie należy jej brać dosłownie. Ale na pewno nasza intuicja dotycząca obrotu, mówimy czasami o, no właśnie, prędkości kątowej, w matematyce mówimy o grupach obrotu, ta analogia pracuje i można się na niej wspierać, ale trzeba pamiętać, że to nie jest dosłownie tak, żeby ten maluteńka cząstka jak elektron się obracała wokół własnej osi. Dosłownie. Dziękuję. No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu. Czym jest splątanie kwantowe i jaką rolę odgrywa tu spin? Ja mam No i taką, przepraszam, tak. ja mam taką prośbę jeszcze, ponieważ nie mam w tym momencie możliwości rysowania. Tak więc, jeśli mogłaby mi zostać przywrócona taka możliwość w jakimś stopniu, to byłbym wdzięczny. O, już mogę, już mogę, już się pojawił.
Dobrze, proszę bardzo, proszę. To ja jeszcze tylko mam taką dygresję, bo zobaczyłem bardzo ciekawe pytanie na czacie od pani Oli, która pytała mnie, wracając do wątku sprzed kilku minut. Ciekawi mnie, jaka jest największa cząstka lub cząsteczka, dla której zaobserwowano efekty kwantowe. Więc odpowiedź jest ogólnie taka prosta. To dla jednej cząstki może nie jest takie ciekawe, bo to jest ciągle układ mikroskopowy, a te układy mezoskopowe są takie, że mamy mnóstwo cząstek, bardzo dużo, ale one są w takich specjalnych warunkach, że zachowują właśnie taki stan koherencji kwantowej, czyli wyobrażamy sobie, że te efekty falowe, kluczowe dla mechaniki kwantowej, są obserwowalne. I proszę pani, no na przykład takie zjawisko jak nadprzewodnictwo, które można obserwować no, w niskich temperaturach, ale dla właśnie ciekłego helu, który jest substancją makroskopową, to te wszystkie efekty tego typu, dość niezwykłe, ale bardzo ważne, nie da się ich wytłumaczyć bez mechaniki kwantowej. No dobrze, to może teraz o tym splątaniu parę słów, jeśli można, bo to już przechodzimy powoli do kwantowych komputerów. Może ja w takim razie dla zmiany zabiorę głos. Dobrze. Tutaj pytanie jest takie, czy tutaj spin odgrywa jakąś szczególną rolę? Ja powiem, że spin nie odgrywa tu jakiejś szczególnej roli. Spin jest jednym z kwantowych tak naprawdę stopni swobody, które możemy splątywać. Możemy rozpatrywać układy na przykład wielu spinów. Natomiast to, co jest istotne w splątaniu kwantowym, to są własności, które występują w układach, które składają się z wielu mniejszych części. Jeśli mamy układ, który no w szczególności zawiera spiny, ale może zawierać jakieś inne stopnie swobody, może zawierać wiele na przykład jakichś cząstek, prawda? I wtedy nawet bez jakichś wewnętrznych stopni swobody, takich jak spin, możemy mówić na przykład o poziomach kwantowych w tej studni potencjału, które odpowiadają temu oscylatorowi na przykład. To nie jest ważne, co to jest za stopień swobody. Ważne jest to, że mamy układ kwantowy, który składa się z wielu jakichś podstawowych jednostek. I teraz okazuje się, że jeśli mamy taki układ kwantowy, który zawiera kilka takich samych części, mówimy, że to jest układ taki produktowy, to w takim układzie może wystąpić zjawisko splątania kwantowego. W ogólności, jeśli wprowadzimy jakieś oddziaływania pomiędzy tymi stopniami swobody, to pojawi się splątanie. I to splątanie kwantowe jest czymś bardzo nieoczywistym, bo jeśli na przykład faktycznie mamy te spiny, prawda, ale tak jak powiedziałem, nie są one konieczne do zrozumienia splątania i przygotujemy stan splątany dwóch spinów. Na przykład przygotujemy taki stan, w którym, no, mówiąc tak obrazowo, naprawdę posługując się takim wizualnym, powiedzmy, rozumowaniem, przygotujemy sobie na przykład układ, który będzie w tak zwanej superpozycji kwantowej dwóch spinów w dół i spinów w górę, dobra? To teraz okaże się, że jeśli my wykonamy pomiar na jednym z tych spinów i na jednym zmierzymy ten spin jako spin skierowany do góry, prawda? To ten stan kwantowy, który jest superpozycją tych dwóch możliwości, on redukuje się już do tego stanu, który wchodzi do tej superpozycji, i wtedy już wiemy, że ten drugi spin też będzie w tym stanie do góry. Jeśli okazałoby się, że wykonując pomiar na tym, powiedzmy, jednym z tych dwóch spinów, będziemy mieć wynik w dół, to wtedy mamy pewność, że ten drugi spin jest również skierowany w dół. I teraz to, O, co to jest ja może jeszcze ciekawe. wejdę w słowo na sekundę, przepraszam, bo dokładnie mam przygotowane tutaj dwie monety. Akurat tu nie ma orła i reszki, bo są funty brytyjskie z królową brytyjską. I proszę Państwa, rzeczywiście są rzetelne monety. Jakbyśmy rzucali 1000 razy, to pewnie około 500 czy tam 480 będzie królowych, a herbów z drugiej strony. I wyobraźcie sobie Państwo, rzucamy dwoma monetami naraz. One jeszcze lecą w powietrzu, tu lecą, lecą, lecą. I gdybym ja Państwu powiedział, że jak tu zobaczę na jednej ręce, że mam królową, to na drugiej też wejdzie królowa, czy byście mi uwierzyli? No oczywiście, że nie, no bo to klasycznie nie jest jakby pojmowalne. Jeżeli są rzeczywiście dwie rzetelne monety, no to one są nieskorelowane. Te rzuty są niezależne. I oczywiście wydawałoby się, że takie stany nie istnieją. A ten stan splątany, który tu rysował kolega,
Te strzałki dokładnie odpowiadają monecie reszka lub orzeł, lub królowa lub nie królowa. Odpowiadają, uwaga, za korelację. Splątanie to nie jest nic innego jak niezwykłe korelacje między wynikami pomiaru czy wynikami rzutami dwoma monetami. Czyli w jednym zdaniu, kwantowe splątanie to są nieklasyczne korelacje między dwoma lub więcej podukładami fizycznymi. Co ciekawe Uwaga. jeszcze, co warto może dodać, jest to związane z pewną taką nielokalną własnością mechaniki kwantowej, takich układów właśnie produktowych, takich układów kompozytowych, które składają się na przykład z tych dwóch monet. Jeśli te monety dwie, powiedzmy, kwantowe przygotujemy w takim stanie splątanym, jedną na przykład pozostawimy na Ziemi, drugą przeniesiemy do sąsiedniej galaktyki, to okaże się, że jeśli wykonamy pomiar na jednej z tych monet, na jednym z tych spinów, to będziemy od razu wiedzieli, jaki jest wynik pomiaru, jaki będzie wynik pomiaru na tej drugiej. To Tego znaczy, że taki układ. nie będziemy wiedzieć, tylko wiedzielibyśmy, bo zapamiętam, gdyby Wiedzielibyśmy. nie było oddziaływania z Pamiętam. otoczeniem, Tak. gdyby nie było właśnie efektów dekoherencji, o których będziemy Oczywiście, mówić, to jest oczywiście. w przypadku idealnym, by tak było. Ale niestety, tak jak kupimy sobie lody, one się stopią. Tak samo jak stworzymy stan splątany, na skutek oddziaływania z otoczeniem, te korelacje zanikają. Rozmywają się. No, Oczywiście. ale lody możemy też trzymać na Antarktydzie i tam się nie stopią, więc Tak. pewne warunki I do dlatego ci, koherencji którzy są pracują w możliwe. splątaniu kwantowym, lubią niskie temperatury, o których już mówiliśmy, i wiele doświadczeń wykonuje się właśnie w temperaturze ciekłego helu. Teraz takie pytanie, Albo dużo niżej. co to jest superpozycja kwantowa? Ja myślę, że to chyba już pan profesor Żyżkowski na swoim wykładzie świetnie pokazał na tym rysunku narciarza. Ale sekundę, jeszcze raz pokażę krótko, jak Dobra. ściąga do góry ten długopis, odpowiada reszce, a w dół to jest orzeł, to klasycznie moneta ma tylko dwie strony, to stan superpozycji, cząstka kwantowa może jakby być opisana dowolnym położeniem, tak mówimy, spinu tego wektorka, który sobie tu krąży po sferze, i taki stan superpozycji to właśnie jest stan trochę reszki, trochę orła, ale to nie jest moneta, która jest w powietrzu, bo ta moneta, jak upadnie, to będzie albo orłem, albo reszką. To jest stan mieszany, a tutaj przez obrót możemy z powrotem wrócić do stanu, kiedy mamy wyłącznie reszkę albo wyłącznie orzeł. Trudno by było rozstrzygnąć mecz futbolowy, jak to było w latach 60., że rzucano monetę, kto wygrał. Pamiętam, Tak. że z polskich zespołów w ten Górnik sposób. Zabrze grał z Manchesterem i później, bo sprawiedliwości stało się zadość, bo Górnik wszedł do finału właśnie na skutek rzutu. Szczęśliwego sekunda. Dokładnie, to nasze pokolenie to pamięta, więc kwantowo by się tego nie dało chyba za bardzo zrobić. No też by się dało, tylko trzeba by pomiar odpowiedni wprowadzić. No dobrze, czyli to też chyba to pytanie odpowiedzieliśmy, że kwantowo można jednocześnie nie zjeść i zjeść ciastka, można jednocześnie przejechać, narciarz może przejechać się z lewej strony i z prawej strony drzewa, które tu pan profesor rysował na wykładzie w zeszłym tygodniu. Więc może przejdę do takiego pytania, teraz bardziej już konkretnie komputerowa, kwantowego. No, na czym właśnie polega interferencja kwantowa albo koherencja? I czy można jednocześnie utrzymać ciastko w stanie zjedzonym i niezjedzonym? Dlaczego tak jest i co powoduje, że jest to trudne? Panowie, tak? Czy można na to pytanie? Generalnie jest tak, że no, te zjawiska kwantowe, one są bardzo wrażliwe na oddziaływanie z otoczeniem. Każde sprzęgnięcie tak naprawdę układu kwantowego z otoczeniem, które zawiera ogromną ilość stopni swobody, ogromną ilość cząstek i cząsteczek, co do których tak naprawdę nie wiemy, w jakim stanie się znajdują. Każde takie połączenie, powiedzmy, naszego układu kwantowego z otoczeniem, które jest wokół, zaburza ten stan. I zaburzenie tego stanu kwantowego prowadzi właśnie do dekoherencji, prowadzi do tego, że te superpozycje, one zanikają.
interferencje kwantowe właśnie, które są odzwierciedleniem superpozycji, one zanikają. W związku z tym, jeśli chcemy utrzymać jakiś układ w określonym stanie kwantowym, to musimy go maksymalnie odizolować od świata zewnętrznego. Chcielibyśmy go gdzieś zawiesić, na przykład w próżni, i w żaden sposób nie łączyć go z otoczeniem. Chcielibyśmy go jakoś przygotować, na przykład w jakimś określonym stanie, a później tylko na końcu odczytać. Ale niestety jest to zazwyczaj bardzo trudne, dlatego też często właśnie, żeby odciąć się od tego otoczenia, musimy ten układ sprowadzić do bardzo niskich temperatur, w których fluktuacje termiczne związane z drganiem atomów są na tyle małe, że nie będą prowadziły do zaburzeń tego układu. Ale jest to ogromne wyzwanie, z którym w szczególności konstruktorzy komputerów kwantowych obecnie walczą. W przypadku fotonów jest to troszkę łatwiejsze, ponieważ te fotony, czyli kwanty światła, które widzimy cały czas, prawda, one mają dosyć przyjazne własności, jeśli chodzi o koherencję, i mogą tą koherencję zachowywać przez bardzo długi okres czasu, jeśli są propagowane w szczególności w próżni. Natomiast co do innych stopni swobody, to na przykład zawieszamy je w pułapkach magnetycznych. Tak się dzieje na przykład z jonami, które są wykorzystywane do konstrukcji komputerów kwantowych. Ale generalnie jest to ta przeszkoda techniczna, z którą cały czas jest prowadzona obecnie walka. No dobrze, to może tak, pytanie następne. Jakie warunki musi spełnić komputer kwantowy, aby mógł wykonywać poprawnie obliczenia? Czy może być w stanie dekoherencji i co to jest taki tak zwany szum kwantowy? Nie wiem, czy pan profesor Życzkowski by chciał tutaj parę zdań, czy... No, chętnie. Tak, komputer kwantowy składa się z procesora, który wykonuje jakieś operacje, ale nie na bitach, jak klasyczny komputer, tylko na kubitach. Kubit, powtórzmy, to jest dowolny układ fizyczny, który da się jakby opisać w przestrzeni dwuwymiarowej, czy przedstawić przez taki jeden właśnie ołóweczek, czy długopis, który sobie wędruje po sferze. I drugi kubit także, tak jak mówiliśmy, że to nie jest tylko dwie sfery dwóch kubitów, tylko mamy także stany splątane, te skorelowane, i dlatego mamy więcej możliwości w tworzeniu algorytmów kwantowych, które używają te efekty interferencji i splątania. I teraz on jakieś operacje może wykonywać, tylko na skutek dekoherencji. Powtórzmy, dekoherencja to jest jakby powrót do własności klasycznych, czyli zanik tych własności kwantowych. To, co otrzymamy, to będzie czysty szum, dość często, szum w sensie ciąg losowych bitów. Chcemy na końcu, po przeprowadzeniu operacji kwantowych, mamy kubity na wejściu, program, który odpowiada jakimś operacjom, my to mówimy operacjom unitarnym, ale to są kontrolowane operacje na kubitach. Na końcu otrzymać, wykonać pomiar kwantowy. W wyniku każdego pomiaru otrzymamy jeden bit klasyczny, więc na końcu otrzymamy bity klasyczne i chcemy, żeby te bity odpowiadały na nasze pytanie, żeby dało się coś ważnego policzyć. I często jest tak, że na skutek tych efektów dekoherencji to, co otrzymamy, to będą liczby, będą bity 0 lub 1, 0 lub 1, ale one mogą być przypadkowe i nie nieść żadnej informacji tej, którą chcemy. No więc szum kwantowy to właśnie jest oddziaływanie z otoczeniem. Ogólnie z otoczeniem, czyli z wszystkim innym, który sprawia, że stan ten skorelowany, splątany przestaje mieć te własności kwantowe, staje się zwykłym stanem klasycznym, czyli tak jak ten stan dwóch monet, które miały te korelacje, one staje się już zwykłymi monetami, jakie tu widzimy, które są niezależne, korelacji żadnych nie mają i przez to wyniki, które otrzymujemy, niestety często nie są użyteczne. No, czy to też tej monety, która została wysłana do innej galaktyki, tak? Tak, to przeważnie chcielibyśmy, żeby ona dalej utrzymała tą ciekawą własność kwantowego splątania, ale po drodze tak by było, gdyby nie było oddziaływania z otoczeniem, ale nawet na skutek promieniowania z Słońca czy innych gwiazd trzeba założyć, że te efekty już nie będą obserwowalne.
No dobrze, panowie, zbliżamy się do końca tego warsztatu. Ostatnie pytanie, takie: jak w praktyce utrzymać taki stan interferencji kwantowej? No, jakie warunki, no, czy jakie układy fizyczne mogą spełnić takie warunki? Króciutko, na ten temat, bardzo proszę, nie wiem. Ja już wcześniej przywołałem kilka takich No, przykładów, prawda? No z jednej strony to mogą być na... podsumujmy. Tak, no z właśnie. jednej strony to mogą być na przykład jakieś jony. Dzisiaj bardzo też szeroko rozwija się podejście oparte na pułapkach jonowych, w których atomy, które są pozbawione na przykład jednego elektronu, są utrzymywane w zewnętrznym polu magnetycznym, odpowiednio oscylującym. Wtedy się w takiej pułapce trzyma ten jon w taki sposób, żeby on miał jak najmniejszy kontakt z zewnętrznym otoczeniem. Natomiast jeśli chcemy coś na nim zrobić, no to na przykład świecimy na niego światłem laserowym i mówimy, że programujemy ten qubit związany z tym jonem, a później sobie odczytujemy jego wartość. To jest jedno z takich podejść. Mamy fotony. Mamy bardzo dzisiaj szeroko stosowane również qubity oparte na qubitach nadprzewodzących, czyli korzystamy z własności nadprzewodników, czyli takich materiałów, które w odpowiedniej temperaturze, odpowiednio niskiej temperaturze, kilku kelwinów zazwyczaj, tutaj się na przykład stosuje niob, który staje się nadprzewodnikiem w około 6-7 kelwinach, czyli bardzo blisko zera bezwzględnego. I wtedy okazuje się na przykład taka pętelka, taki układ, w którym płynie prąd, on płynie bez oporu w takim nadprzewodniku. I jeśli mamy prąd płynący w takiej pętelce, no to on wytwarza pewne pole magnetyczne i okazuje się, że ten strumień tego pola magnetycznego, on jest również skwantowany. I to się wykorzystuje dzisiaj do tworzenia właśnie qubitów w komputerach kwantowych. I teraz, żeby utrzymać taki qubit w stanie koherencji kwantowej, musimy go obniżyć jeszcze niżej do ułamków, do mikro kelwinów, do milionowych części kelwina, czyli jeszcze niżej, jeszcze bliżej zera bezwzględnego, po to, żeby usunąć ten wkład od otoczenia. Ale i tak, pomimo tych zaawansowanych technicznie rozwiązań, tych prób, i tak wciąż te efekty dekoherencji, one niweczą większość z planów tutaj i z możliwości, które teoretycznie rysują się z wykorzystaniem tego typu qubitów. Tego jest jeszcze więcej, ale to są główne podejścia, które są dzisiaj stosowane, czyli można powiedzieć jony, fotony i te qubity nadprzewodzące. Czy pan profesor Życzkowski chciałby coś dodać na zakończenie do tego? Tak, dodam tylko tyle, że w ciągu ostatnich 5, 10, 15 lat jednak jest olbrzymi postęp i o ile lat temu 20, jak właśnie miałem okazję w Kanadzie odwiedzać Institute for Quantum Computing, to się wtedy wydawało w ogóle taką przyszłością odległą. Teraz też to jest dość odległe, ale coraz bardziej mamy nadzieję, że może niektórzy z nas dożyją czasów, kiedy te komputery rzeczywiście będą działać. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję przede wszystkim moim kolegom, którzy uczestniczyli w tym warsztacie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział i za wysłuchanie nas. Mówiliśmy o tym, no, jak mechanika kwantowa daje podstawy do właśnie zastosowania technologii kwantowych komputerów. Gościła Państwa na tym warsztacie Fundacja Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha. Zapraszam na kolejny warsztat, który odbędzie się za pół godziny i będziemy mówić o tym, w jaki sposób komputery kwantowe funkcjonują, czy te komputery kwantowe to jest prawda, że one funkcjonują już praktycznie, czy to jest jeszcze fikcja. Dziękuję Państwu, dziękuję Panom za udział i do zobaczenia na następnym spotkaniu.